Witamy. Zbliża się okres walentynek, więc nasze króliki, szczególnie je, tak powiedział: mamo, mamo, weź mi spróbować laskę. Takie pokrętne myślenie, nie? Tak, dokładnie. Wiadomo, czego brakuje. Głodnemu chleb na myśli, jak to się mówi. Głodnej. Więc wiecie, jest teraz połowa niemalże lutego i jest to bardzo dobry okres do zakacania królików. Więc idziemy zobaczyć, czy nasze samce są najarane, czy nie. Raczej są tłuste, przejedzone. Tak, samce tak, zobaczymy. Ale powinny być spragnione. Tak, więc chodźmy do dzieła. I teraz chyba wiecie, że zawsze samiczkę do samca. Tak, bo Którego? Bo to i tak obydwa, co nie? Czyli tak. Najpierw może dam do tego. I naszą chcesz tą mamuśkę? Tak, daj naszą mamusię. Ona... To jest dwuletnia króliczyca, nasza pierwsza mama. Trochę najlepsza tak, z mam. Tak, trochę taka upasiona jest. Upasiona grubaska. Proszę, zobaczcie, jaka jest upasiona grubaska. No, to jest naprawdę duża samica. Dali... Nie wiem, ona ma chyba z 5 albo i nawet 6 kilo. Jest spora. Odpoczęła chyba z 4 miesiące. 4-5 miesięcy. 4 no, czy 5 długo. Miesięcy odpoczywała. Daliśmy jej fory, bo przesadziliśmy. Wszystko wspaniale. Takie wspaniałe. Ten jest ostatni miod. Zdrowych 11 sztuk, samiczki, samce, wszystko pięknie rośnie, równo rośnie, czyli nie ma mniejszych, większych, czyli wszystko wspaniale odchowała i dlatego daliśmy jej dużo, bo jesteśmy z niej dumni, no i ona daje najlepsze nasze mioty. No i to mamy do niej taki sentyment. Chociaż to grupa, ale jeszcze ona ciężka jest. Masz radę? Mój Walenty. Zostawiam Walentego, idę zobaczyć, co Marcin kombinuje. Co on tam dzisiaj działa. O, wiecie co? Dzisiaj chyba było minus 9 czy minus 10 w nocy. Rano było po prostu tak wszystko pomrożone, skute lodem. Po prostu ciężko cokolwiek zrobić. To jest chyba z takimi przymrozkami koło tygodnia, co nie? Tak. I wszystko no, ciężko królikom posprzątać, bo tak jest zmrożone. Ja już to skrobię tak na chama i kamienie wyciągam takie kubkowate. Może trzeba, wiesz, no... No nie wiem, no, będzie na pewno czyściej, na pewno będzie czyściej. Wyczyść tyle, ile możesz, a resztę... Wszystko wyczyszczę, a wiesz, ale to co już... Głowę po prostu trzeba im tak. Podrzucić. No ale wiesz, ale trzeba zebrać tą kubkę. Tak. Są większe klatki, tu jest więcej królików. Się zbiera tego. Tak, tak. Kurki przy okazji, tutaj są czyścicielki. O, i perliczki, gangst za tobą stoi. Czyścimy, czyścimy. I nie ma, że wybierasz sobie lepszą, gorszą kupę. Jesz taką kupę, jaka ci pod dziób podchodzi. Jezu. To koleżance zostawiasz niby takie parki? Tak, tak, dokładnie. Panie, ja uciekam do domu, bo zimno mi jak skopi. Jasne, wiesiam, dobra? Jasne, zostaw mnie samego, wiesz. Ja tu zmarznę, uwalony w gównie. Pewnie, idź sobie, bo ci zimno, jasne. Dobra, ciao! Pa! Pa! Myślałam, że nie pójdę, a idę. Jak powiedział, że mam iść, no to idę. Dwa razy nie trzeba mi powtarzać.
Co, przez ranę, co? Narobiłeś się trochę. No. 99%, bo to co przymarzło, to już nie dałem rady, kurwa. No, ale ja tam kratki przestawiałem, żeby to zrobić. A ty proszę pana, co pan tutaj robi? Przed nimi łapkami, tanocku? Gdzie się pan wciska? Ja powinien spać, ani go nie chce zamknąć do klatki, no, żeby misiu, się wyspał. To musisz iść odpocząć, ja wiem, misiaczku. No znowu się łapnąć. O, tak mój rumcajs wygląda. Już obsmarkany, proszę mnie nie kręcić, do widzenia. Do widzenia. To co, żabciu, zupę chcesz? Nie znam cię. Chcesz jeść czy nie? Ale kto do mnie mówi? No weź się odpowiadać, no do jasnej cholery, no. I widzicie, z nim to tak jest. Ale kto ty jesteś? No to nie dostaniesz. Tak o, jakbym dobra, ci, tak jakbym nie dostajesz. Cię... Dobrze, koniec, gadka szmatka. Była propozycja, nie do odrzucenia, przegrałeś. Time out. Co przegrałem? Skończyło się. Z kim? Zobaczcie, co kupiliśmy ostatnio. Chcę wam się pochwalić. Marcin jakoś tak przypadkiem na Elixie to wynalazł. Nie kto wiem, to jest Marcin? Taki jeden, wiesz. Przystojny? A kochasz go? Jezus Maria, stracę zaraz. A ma drugie imię? A chcesz jajem dostać? No. Grodzisz mi? Tak, grożę ci. Co ja mam mu zrobić, co? Kochać. No, dobra, nieważne. Zobaczcie, kupiliśmy takie pudełeczko z 8 tackami. I te tacki to... Tacki, to są tak jakby wytłaczanki. To co mamy tutaj, takie tekturowe, to my mamy no, takie same, tylko że plastikowe. Ale wiecie co, jak się idzie do kurnika, po prostu to było tak chybotliwe. Jest tam ślisko, nie, często gęsto jeszcze jak pada. I człowiek tańczy z tymi jajami, żeby mu się po prostu nie wiem, sknęły. Znaczy Klaudia, bo ja mam stabilne stanie. Tak, jeżdżę tak. Dobrze na nartach, na rowerze, na no, łyżwach. W ogóle ty jesteś the best. Dziękuję ci, jak mam na imię? No chodź, pokaż się, żeby to było, że to ty jesteś, wiesz? No. Ja. No powiedziałam, chodź tu. Ale to bo ja mam jedną wadę. Tak, jak piję, to bardzo szybko i mi się tu kropla zrobiła z wody. No, dobrze. Albo stycka. Może stycka, może to mleko. Może w ciąży jesteś. Znaczy urodziłeś. Od tego kozulików mogłem zejść w ciążę. Wracając do tematu, jak zwykle. Te tematy są nudne. A nie, bo nie nakręcimy tego. Nakręcimy. Nie nakręcimy. Ej, mówię ci. Klaudia znowu mnie okrzaniła. A ten znowu się żali. A ktoś skarży, pyta. Szukam żony, zamieni na talony. Dobrze, wyobraźcie sobie, że takie pudełeczko z 8 tackami, wiecie ile kosztuje nowe? 200 zł. Nie zgadniecie. No po co mówiłeś, no? No żeby nie musieli myśleć. No już powiedziałeś. 200. No po prostu my jak to zobaczyliśmy nowe, to mówimy, no ktoś jest chory. A my to kupiliśmy za 40 zł. To jest używane. Poszło do zmywarki, wyczyściliśmy to jak najlepiej. Nie, no przestańcie, to plastik jest. No, ale normalnie to jest plastik, umyć, no, ale zmywarki i w dobrym, poszło, dobrym no, stanie, nie że jakiś popęka. Normalne. Za 40 zł. Także więc warto naprawdę, czasami chyba szukać. No, warto bo szukać. Bo tak byśmy nie wydali, bez przesady do noszenia. Oczywiście, że nie. Jakiś koszyk po prostu by się miał. No, ale wiecie co, no to jest takie wygodnie. Weźmiemy to później tam do swojego gospodarczego, zaniesiemy. Ja tam popakuję popatrzcie, sobie. Popatrzcie, 120 jajek. Nie no. Zamkniecie już tego na 120 jajek. Nie. Ale no po co? Ale no, sprawdza się. No. Dlatego zachęcamy do kupowania używanych rzeczy. I eksplorowania, oczywiście. I eksplorowania. Raz, że ktoś zadowolony, bo się pozbył czegoś, co nie potrzebuje. Dwa, my zadowoleni, bo tak. Tanio kupiliśmy. To wiecie, warto. Czasami naprawdę pewne rzeczy używane są dobre. No, nie warte, ma co ten. Znaczy używane, to znaczy... No, używane, no. No, no używane rzeczy są warte kupna. Warte są kupna, szczególnie jak nie są zniszczone, nie są używane. Często, gęsto w garażach zalega wam mnóstwo rzeczy, których są niepotrzebne. A my byśmy na przykład kupili. Nie no, u nas też trochę zalega. No, u nas też zalega. No, wy też. Może byście kupili. O, może lustro chcecie kupić? Duże, albo 30 obrazów. Ale wielkich, takich wiecie, na pół ściany. Piękne mam. Nie, to jest nie. Też nasz gust. Kiedyś wam pokażemy. Ale nasz gust specyficzny. Tak, na razie lustro trzeba. O, zupa? No, niestety. Widzicie, jak przechowuję zupkę? Robię taki garść zupy, wlewam do... Raciczki. Raciczki to są rozgotowane. Wlewam do słoiczków, później do garka, rachu, ciachu i możecie w sad robić albo pomidorową, dwie łyżeczki to jest, i szybciutko. Też, to jest z tego kwasiewskiego, nie? Tak. Także no, jak ktoś jest gdzieś w tej diecie, taka szklaneczka, bo to na szklanki się je, nie ma tego dużo, ale powiem wam, potrafi głód zgasić na kupę czasu.
No. No a poza tym przez to, że jest tak mocno rozgotowana kość, ma dużo kolagenu, jakichś innych dziadostw na staw. Kiedy trzeba, już mogę iść do drugiego pokoju? Tak, żegnam. Ale przecież my nie mamy drugiego pokoju. No ale tak się ucieszyłam, że pójdziesz. O kurwa. No i tak to jest. Bądź tu, kochanie, takiej dziewczyny. Już wolałbym być sam niż z tobą. Popatrz, jakiego mamy tryca dzisiaj dla piesków. Troszkę ziemniaczków. Kto zgadnie, co to jest, i przysięgam, że to nie jest spaw ojca. O, Klaudii się nie podoba. Znowu użyłem słowa na S. Ojejcie. Mojego ulubionego. Wiecie co, dzisiaj będzie minus chyba 9 albo minus 10 w nocy, więc chcemy... Już jest chyba 7, a jest tak. 18? I my zawsze pieski karmimy tylko raz dziennie, ale jak są takie mrozy, to ja im daję na wieczór takie malutkie trycy. To jest akurat szprota w oleju. No, zajebiście. Tak, mieliśmy trochę takich tych rybek, ziemniaczki z obiadu i jeszcze takie witaminki mają w środku. Same smakołyki. Same smakołyki. No, a teraz idziemy. Zobaczymy, co będzie. Thanos! Thanos! Kolacja! Idą. Czekaj, czekaj. Czekaj, 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 powolutku, powolutku. Syt! A, jakie to grzeczne. Smacznego. Ojejcie. Które lepsze? Od mamy! Zgadnijcie, obydwa, kto będzie pierwszy! Obydwa są od mamy. Robimy zakłady bukmacherskie. Kto pierwszy, ten lepszy. Większy kto pies, kogo, czy mniejszy na pies? Kogo obstawia? Ja obstawiam na Azję. Ten wygra uścisk. Co? W dłoni prezesa. W dłoni prezesa. Ty, przegrałeś, prezes. Chyba Azja nie będzie pierwsza. Żartujesz. Razem. Niemożliwe. Thanos, co jest z tobą? Nie, Thanos jeszcze ma pełną michę. Te miski nie są takie, nie to wygodne. Wiecie co, to są nasze domowe miski. Nie, nie chciało tak. Mi się iść po psie miski. Ledwo pyskim się mieści. Ale będziecie rybą pachnieć. Ja z tato się z wami nie całuję już. Znaczy w ogóle no już nie całujemy się. Ale już, no to też prawda. Że... Azja, wygrałaś, brawo. Ale nie dostaniesz drugiej porcji za to. No zobaczymy, ile jest stopni. No to jeszcze nie jest tak źle, minus 6. No ale mówimy, godzina jest wczesna. A widzieliśmy dzisiaj, był bardzo taki czerwony, krwisty księżyc. Piękny. Piękny. Także podejrzewamy, że będzie zimniutko. Ale zobacz, jak wylizują te miski. O, niam, 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 niam. No rybkę, rybkę się nieczęsto zdarza, taki tryc. To taki rarytas dla nich. Ale smaczne było, co? No, a teraz jak będziecie głodne, to musicie sobie sami złodzieja złapać. Same. Sami. Samemu. No, tylko mi tu w nocy nie leń uchować. Co, chodź dalej do mnie, no chodź, kochanie. A ty, widziałeś, chciała wskoczyć na mnie, cwaniara mała. Widź barana. No. No. O, i tu piąteczka jest gdzieś, malutka. Ojejcie. Raz na nie wskoczyła, to miałam ją prawie w kaloszu, wiesz, jej kopyto. No. To byście razem fajnie uciekały. Chodźcie dziewczyny na choinki. Święta już się skończyły, ale choinki jeszcze są. Wyobraźcie sobie, byliśmy ostatnio u znajomych i patrzę, choinka stoi. No wiadomo, na śmietniku. Na śmietniku. Znaczy, koło śmietnika. Dawaj nura do śmietnika. Dwa obiady, trzy kurczaki, nieskończone wino, trochę octowate, ale dobre. No, no i choinka. No. Coś dobrego dla każdego. Coś dobrego dla każdego. A później ona mówi, to ja mam jeszcze jedną z tyłu. No i no zobaczcie. I to już tak, i to już nam koleżanka dała. Tak, to już koleżanka nam dała. I, patrzcie, i dziewczyny tutaj zajadają.
poświąteczne smakołyki. Proszę, nie, no już powyrzucali, tak, to chyba do 6 czy 8 stycznia się trzyma. Tak, każdy tam nie różnie. Pamiętam. Komu pasuje. Ale pychota, co dziewczyny? Jak nie ma co innego do jedzenia, to będziemy jadły tą starą skapcowioną choineczkę. Moje mordy piękne, piękne. No. Wiecie, baraninę trzeba wymasować. No tak, a... Baranina lubi masać. Baranina ojej, lubi jaki, masać. Jaki ogonek lata. Baranina lubi masać. Ty nasza doli. Nasza doli. Mamuśka. Mamuśka. Nie, to jest piąteczka. Nie, do, ty, dobrze mówisz doli. Doli, doli, do, doli. Tylko doli macha tak ogonkiem. Przestań się znęcać. A nie kapkę. Ładnie one pachną, co? Tato, to dla ciebie. Zobaczyłam takiego barana, to postanowiłam się wypercfumować. No w sumie walentynki idą, kochanie. Jakie wypercfumować? No wiesz, tato, pociągnęłam nosem, smarknęłam, wytarłam się doli, teraz ładnie pachnie. No. Oj, dziewczyny, dziewczyny. Dla ciebie, baranku. No to świntuszku. Ewidentnie mam ochotę na moją kurtkę. Zjeżdżaj. Zjeżdżaj. Chyba się napaliła na górę. Dobra. Chodź tu, piąteczka. No tak, teraz to ją swędzi, no. Ojejcie. Ale ładnie, co? Bardzo. W niedzielę taki był też dzień, tak, co nie? Ale tak cichutko, w niedzielę było po prostu bosko. Słoneczko grzało, wiatru zero. Mimo, że było zimno, ale wiecie, to słońce robiło robotę i cisza, kompletna cisza, cisza i tak. Tylko od czasu do czasu jakiś zdychający ptaszek. Ty jesteś durny. Co nie, Doli? Doli, ty jesteś siwiutka tutaj na nosku, bo jest takie białe. Mamo, to nie jest siwiotka, to jest szminka. Ale na nosie? Tak, choć tak mi się mazło kopytem. Ale jakie one przytulasy od rana, co? Od rana przytula się. Opatrz, teraz następna cześć, przyszła. Uuu, no ciu. Ja wiem, ja wyglądam jak landrynka. Mam różowe spodnie, zieloną kurtkę, zielone rękawiczki, tu fioletowe. To może jakoś im się kojarzy z landrynką. Nie, myślę, że nie landrynka, tylko raczej jak kloszard. Chcą się przytulić, żeby dać ci ukojenie. Kloszard! No w sumie, dobrze, że w lustrze się dzisiaj nie widziałam. Kloszard! O Jezu, Doli, co on robi? Co on robi? Co on, co on robi? Robi? Co? Czemu on mi od kloszardu wyzywa? Ale ty, wy dzisiaj jesteście mamusi, dziewczyny. No, fajne. Dzisiaj jakieś takie wszystkie jakieś zadowolone. Takie jesteście tulańskie. Piękna pogoda jest, wam powiem. Chyba te słoneczko robi. Chyba tak. No. My wreszcie poszliśmy nie o 1 spać, tylko o 10, nie, o 11. O 11. Więc jakoś też człowiek się wyspał. Tak. Kurde, bo to już tyle dni, że pod rząd, że chodzimy po 12 spać, troszeczkę to za dużo. Nadrabiamy, ale to jest chyba nie do nadrobienia. Chcesz mi czapkę chyba je. Dzisiaj ta choinka ma być zjedzona. Tato! Co znaczy? Dobrze, tato. No to mów po ludzku, a nie po koziemu. Jakie one cieplutkie są. No. Ale jeszcze fajna, ciepła i miękka. I gruba. I gruba. Do tamty, do mikrofonu. Tak, no, też chcę być gwiazdą. Przecież ty już jesteś gwiazdą. To ja jestem super gwiazdą. Gwiazdą to możesz być ty, baranie. Jak ty mówisz do mnie? Myśmy z koleżankami założyły kółko gospodyń barani i postwierdziliśmy, że jesteś naszym naczelnym baranem. A masz awans. A byście chociaż głosowały, czy jak to się wszystko było stało? Tajne głosowanie, tato, tajne. Tajne było głosowanie. Tak, tak. Kuleczka zbierała głosy. Przecież kuleczka nic nie umie zbierać, tylko trawę umie zbierać i choinkę rozbierać. Oj, dziewczyny, dziewczyny. Dobra, dosyć tych amorów. Jeszcze trochę, mamo. Dosyć tych amorów, chodź, baranie nadworny. Nie, idziemy do pracy. Te, idziemy te, idziemy. Chodź jeszcze je, może, czy zostawiamy je, one wyjdą same? Na pole no, bym je no było. To chodź, chodź jeszcze je przegonimy.
coś jedzenia tej choinki. Chodźcie, dziewczyny. A i mówię ci. No proszę cię. To się fajnie jest, bo takie jest. No nie nakręci. Tak jak mam humor. Leć, dobra, ty zrób swoje, ja będę robił swoje. Ale jesteś w kadrze, cię nie. No masz, teraz ty pokręć mnie trochę. Nie, bo popsujesz cały film.